po dwóch latach przerwy spowodowanej COVID-em znowu rusza kolejna edycja programu badań przesiewowych raka jelita grubego, bo niestety przez te dwa lata to bardzo wyhamowało i my już tu widzimy efekty tego w badaniach, które są do nas kierowane, że jednak jakby nie była, ale zawsze wykrywalność pewnych zmian była i teraz przez to opóźnienie, teraz niestety wykrywamy dużo zmian w nieco późniejszym stanie, które mogłyby być wykryte wcześniej i skutecznie leczone. Ale cieszymy się, że wróciło to i od grudnia rozpoczynamy kolejną edycję programu badań przesiewowych. Także te badania będą trwały 3 lata, 21 do 23. Liczba miejsc jest nieograniczona, czyli ile zrobimy, tyle zrobimy, czyli nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość. Więc zapraszam tutaj wszystkich, którzy się nie badali, którzy chcą się przebadać i którzy spełniają określone warunki, nie? Bo tutaj muszą być określone warunki spełnienia, tak zwane warunki włączenia do tego programu. I takim jednym z warunków jest wiek. To jest wiek między 50 a 65 lat, czyli nie tak, że tak powiem literalnie, tylko rocznikowo, bo ktoś może w grudniu kończyć, ale w styczniu może to robić. Nie, rocznikowo musi to pasować. Drugi taki warunek jest, że w ciągu ostatnich 10 lat nie było wykonywanej takiej kolonoskopii lub 5, jeżeli mamy w rodzinie najbliższej, mam na myśli rodzice, lub rodzeństwo, był rak jelita grubego, więc to jest ten drugi czynnik. No i trzeci czynnik, nie może być ewidentnych objawów choroby, bo jeżeli pacjent, załóżmy, krwawi, to już nie jest żadne badanie profilaktyczne, tylko wymaga pilnej diagnostyki, dlaczego krwawi. Więc ja powiem w ten sposób, badamy ludzi, którzy czują się zdrowo. Nie mają jakichś większych problemów z dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego, a chcieliby się przebadać, bo według zaleceń ekspertów to przynajmniej raz w życiu, a najlepiej raz na 10 lat po 50 roku życia każdy człowiek powinien się przebadać. I tutaj chciałbym troszeczkę odtajnić pewne mity, które wśród ludzi pokutują, niestety, bo ciągle to słyszymy, że jeżeli ktoś mówi o badaniu się profilaktycznym, to zawsze jest taka odpowiedź, po co? Po co się badać, jak mi nic nie dolega? No właśnie, bo może to wynikać z tego, że nie wszyscy rozumieją słowo profilaktyka. No bo profilaktyka polega na tym właśnie, że badamy się profilaktycznie, a nie dlatego, że się źle czujemy, czy mamy jakieś objawy, które wyraźnie sugerują, że jest jakaś choroba, czy jest bardzo realne podejrzenie tej choroby. Także zapraszam wszystkich, którzy spełniają te warunki, o których wcześniej mówiłem, chcą się przebadać. Badania nie są straszne, naprawdę, nie, bo to są mity w pewnym sensie. I jak się tu można zapisać? Codziennie tu w szpitalu na ulicy Dekerta naszej pracowni endoskopowej, czyli poziom minus jeden, tak zwany niski parter, codziennie między godziną 8 a 13 przychodzić. Tutaj nie trzeba żadnych skierowań, tylko chęć. Tutaj Państwo otrzymacie odpowiednie ankiety, które wypełnicie, które tam są potrzebne do pewnych statystycznych opracowań, no i między innymi potwierdzą to, że kwalifikujecie się Państwo, pacjenci się kwalifikują do tego badania i będzie od razu ustalony termin, wyjaśnione będzie, jak się przygotować. I co jest dobre, tu nie są terminy długie, dlatego że to nie jest ta kolejka, która jest normalnie na NFZ, że pacjenci myślą, że zlecą badanie i trzeba 3 miesiące. To jest inna ścieżka. Także tutaj nawet jeżeli ktoś ma skierowanie na jakieś tam badanie, wychodzi, że ma termin późniejszy, a spełnia kryteria, to może przyjść i powiedzieć, że nigdy nie miałem tego badania. I spełniam te warunki tego włączenia i będzie oczywiście szybciej przyjęty, dlatego że to jest, jakby można powiedzieć, inna pula badań, inaczej wyceniana. To nie jest ta tak zwana klasyczna, ta typowa kolejka na NFZ. No i po prostu czekamy na pacjentów. Z doświadczenia wiemy, że mama, córki chcą, a potem rodzice niespecjalnie się do tego są przekonani. Więc my raczej nie w badaniach przesiewowych, kiedy pacjent może, a nie musi, nie chcemy tego, bo jeżeli pacjent się czuje chory, no to wiadomo, się czuje chory, jak córka mnie zarejestruje, no to wiadomo. W badaniach przesiewowych to tak nie zawsze zdaje egzamin, bo potem się okazuje, że córka zapisuje, my blokuje miejsce, a summa summarum ojciec mówi, po co mnie zapisałaś, jak ja się dobrze czuję. Ja mówię, że
że są na pewno, że przyjdą tacy, takie osoby, ale my już parę razy, wiele mieliśmy takich przypadków, że po prostu to się nie sprawdzało, więc raczej wolimy, a to dotyczy to ludzi, no nazwijmy to w sile wieku, no nie są to jacyś starcy, którzy są niepełnosprawni, bo to między 50 a 65, więc ja sobie wyobrażam, że to są w sile wieku sprawni ludzie, więc mogą się tu pofatygować, tu na miejscu wszystko wyjaśnimy, na czym padanie polega, czy jakieś możliwości sedacji są, chociaż powiem, że u nas jedna, dwie osoby na 10 chcą w ogóle, dzisiaj to cały czas państwo siedzieli, jakieś nie było żadnych tutaj sedacji, czyli tak zwanych znieczuleń, ale jest też taka możliwość i nie ma najmniejszego problemu, żeby to dostać. Wszystko wyjaśnimy, wszystkie pytania odpowiemy, wszystkie wątpliwości, jak się przygotować, wyznaczymy termin, no i spotkamy się na badaniu. I oby to badanie było dobre i nie trzeba było dalej dalszej diagnostyki, nie? Poszerzać. Ta kolonoskopia, którą tu ludzie wyrażają, że to jakaś tortura, ale to nie jest żadna tortura, to jest badanie, które teraz obecnie przy tych standardach sprzętowych, jakie tu szpital posiada, no i już nie mówię, że się chwalić, ale przy doświadczeniu wykonujących to jest badanie, które zamyka się w 15-20 minutach maksymalnie. Chyba, że no, będą jakaś patologie, trzeba pobrać wycinki i usunąć drobne polipy, ale to jest badanie, które po odpowiednim przygotowaniu, gdzie pacjent sobie obserwuje siebie od środka w jakości HD, w dużym powiększeniu i może współuczestniczyć w badaniu, możemy mu opowiadamy mu przy tym, co widać i tak dalej. Także jest to badanie, które no, powiedzmy, w pewnym sensie łączy przyjemne, znaczy pożyteczny, w sensie takim, że no, wykrywamy jednak dużo tych polipów, które są zmianami przewodowo-otworowymi, bo czego my tam szukamy? My tam nie szukamy raków, bo raki się znajduje, ale to nie jest główna misja tego badania. My szukamy zmian, które w przyszłości mogą grozić nowotworem, polipów. 90% nowotworów jelita grubego powstaje z polipów. Polipy rosną powoli, nie dają żadnych dolegliwości, a w pewnym momencie się zamieniają w nowotwór i wtedy jak już się zamieniają w nowotwór, to po pierwsze nasz zegar bije i czas nam ucieka, a jak już zaczną się dolegliwości, no to z reguły jest już 50 na 50, a uda się, nie uda się uciec przed tym. Więc warto się badać, nie? I te polipy profilaktycznie usuwać, bo usunięcie, jeżeli pacjent przychodzi, można powiedzieć profilaktycznie zrobić kolonoskopię, znajdujemy mu dużego polipa, jego usuwamy, no to tak jakbyśmy usunęli mu ryzyko nowotworu, nie? I on wychodzi, no w cudzysłowie, praktycznie no, wyleczony z pewnego zagrożenia, nie? Zostało usunięte pewne zagrożenie, więc mi się wydaje, że gra jest warta świeżo. Taki polip do wielkości około centymetra, kiedy on już stwarza duże zagrożenie, on rośnie około 10 lat. Więc jeżeli ktoś przyjdzie, jest pięknie przygotowany, będzie miał zrobione całe badanie i nic nie znajdziemy, to w pewnym sensie i nie ma obciążenia rodzinnego w sensie w rodzinie, no bo to możemy dać spokojnie na 8-10 lat kartę gwarancyjną, że tutaj nie powinno, czy nie ma prawa się nic stać, jeżeli chodzi o nowotwory, więc nawet jeżeli pacjent to tam mniej lub bardziej przyjemnie to znosił, to raz na 10 lat ja uważam, że to nie jest jakiś, tak można się poświęcić, nie? Żeby spać spokojnie.